No przede wszystkim najpierw powitam tu Państwa, bo jestem zaskoczony, mile zaskoczony, że ktoś po wielu, wielu latach mego tutaj zamieszkania odwiedził mnie. Ja się nazywam oczywiście, według metryki, Jerzy Nawrocki. Mam 90 lat, w tym roku kończę w sierpniu. I pochodzę z okolic Torunia, miejscowość Lubicz. Tam kończyłem szkołę podstawową, tam kończyłem liceum pedagogiczne w Toruniu w 1951 roku, a następnie dalsze kształcenie to już skończyłem zaocznie w Gdańsku na Wydziale Historii. Jestem historykiem z zawodu i w pracy. Poza tym tutaj na te tereny właściwie brat mnie ściągnął. Brata miałem tu w Ostródzie i mnie tu ściągnął i najpierw, jak już powiedziałem, byłem w tych, inspektor szkolny był taki i on mnie przekazał tam do tej szkoły w Zarzutach na ten czas, dopóki ta kierowniczka tutaj nie opuści mieszkania. I ja tam byłem, jak już powiedziałem, wśród prawie obcojęzycznych ludzi. No, rozmawiali w domach i na wolnym powietrzu po niemiecku. W szkole też dzieciaki, tam było 14 dzieci tylko w całej szkole. I to była jedna klasówka. Ja sam tylko byłem z woźną, się nie bardzo mogłem dogadać, aczkolwiek o tyle mogłem, że ten język niemiecki trochę znałem, nie trochę, a właściwie nawet nie najgorzej znałem, bo całą okupację przeżyłem mając 8 lat, jak wojna wybuchła, to polskie dzieci musiały chodzić pod karą grzywny do niemieckiej szkoły i uczyć się tylko i wyłącznie po niemiecku. Także ja w 1945 roku, kiedy wojska radzieckie wkroczyły do Polski, to pewno lepiej mówiłem po niemiecku niż po polsku wtedy. Zostałem nauczycielem w 1951 roku. No tu osadziłem się, tu pracowałem i tu pracowałem bez przerwy. Najpierw byłem kierownikiem szkoły, a potem od mniej więcej 1970 mianowano mnie dyrektorem. I byłem dyrektorem przez 36 lat, bez przerwy. Była to szkoła no, nieporównalna do dzisiejszej. I kiedy ja tu przyszedłem, to było nas tylko trójka nauczycieli, trzech mężczyzn, ale nie w tym rzecz. Najgorsze to było to, że tu w tej szkole było bardzo mało dzieci i klasy były łączone, tak zwane. Nie wiem, czy pani słyszała o takim czym, bo to już dzisiaj jest no, ewenement. Nie ma też klas łączonych. To właśnie czyli mało dzieci, to ile było? Tak. Na jednej godzinie na przykład była klasa pierwsza to najczęściej była samodzielna, ale druga z trzecią, czwarta z piątą, szósta z siódmą, no a potem już ósma była też samodzielna. To była ciężka praca i dla dzieci, tym bardziej dla dzieci, a nauczyciela też. Nauczyciel musiał się przygotować na to jedną godzinę, na jak i na dwie godziny. A poza tym dzieci, ich uwaga była rozdzielna, bo jeżeli prowadził te 20 minut lekcji z klasą starszą, załóżmy z trzecią, a druga miała wtedy ciche zajęcie, zadał im tam coś, żeby robili, ale tak to dzieci, to oni tu robili, a słuchali, co tam się robi. To było niepoprawne, no ale takie były czasy. Po ile dzieci było w klasie? W klasie, no, to było bardzo malutko, 3, 4, 5. Na przykład pierwsza klasa, był okres, że było tylko troje dzieci, nie? Nie było dzieci. A cofnijmy się do tego roku 56, kiedy pan tutaj przyjechał. Przyjeżdża pan i co pan zastaje? Jak wygląda szkoła wtedy? Ile tych dzieci jest? Gdzie szkoła, pan mieszka? Tak, czy gdzieś tak. Tu było mieszkanie dla nauczyciela? Tak. Szkoła to była, jak już mówiłem, chyba wspominałem, no tylko miała dwie klasy, dosłownie dwie klasy, duże klasy były, no i piecowe ogrzewanie, no sprzęt to był taki jeszcze po niemiecki, ławki to były takie czteroosobowe, z żelaznymi siedzeniami, jak dzieci wstawały, to jakby z armaty strzelał, bo to na tych zawiasach żelaznych te siedzenia się podnosiły,
potem znowu chlapały, bo siadały. No, no ale jak było, tak było. No, trzeba było tam jakoś to życie oświatowe tu na tej wsi prowadzić. Dzieci było mało, w ogóle w całej szkole było tam około 50 dzieci. No to była malutka. A potem już, kiedy te wsie się zaludniały, coraz więcej ludzi przybywało, coraz więcej dzieci. W tym kulminacyjnym punkcie to największy był, któryś rok, nie pamiętam już w tej chwili który, to było nas tu 170 dzieci. Był taki okres. To już była taka przyzwoita szkoła. A tak to w granicach 120, 110, w tych granicach mieliśmy, to nie? Ja uczyłem oczywiście cały czas historii, no, chociaż różnie bywało i języka polskiego nieraz też, bo nie było takiej specjalizacji jak dzisiaj. Dzisiaj nauczyciel, jak jest matematyk, to on tylko matematyki, jak jest fizyk, to jest tylko fizyki uczył. No. A wtedy nauczycieli nie było i tych kwalifikowanych nie było. Z mieszkaniami było trudno zresztą. Chociaż tu, w tej starej szkole, gdzie były tylko dwie klasy, jak już wspomniałem, to u góry było jedno mieszkanie. Przedtem nie było mieszkań, nauczyciele dojeżdżali. Do takich szkół jak tutaj w Kątnie? Też, tak, dojeżdżali z Ostródy. No i tak to wyglądało. No, to nie były łatwe czasy, trudne były czasy. I ja już nie wspomnę o moim dzieciństwie, gdzie nie było ani książek, ani zeszytów. W 1945 roku pisało się na różnych plakatach, na torebkach ze sklepu starego, rozkradzionego, że tak powiem, od towaru sprzedawanego. Tam się pisało. I stąd ja na przykład wiem i czuję to, że mam bardzo brzydki charakter pisma. Bo ja w 1945 roku, jak poszedłem do szkoły, to więcej po niemiecku miałem niż po polsku. Bo przed wojną tylko jedną klasę skończyłem. A potem zgermanizowano mnie tak, że właściwie prawie, że byłem Niemcem. Co dzieci miały do, jako pomoc w nauce? Zeszyt był, jakiś ołówek do pisania? No tak, to było. No i kałamarze były, obsadki, często zeszyt zakleksiony, bo to wiadomo, no dziecko pisało, a maczało. I często i nauczyciel niepotrzebnie się denerwował, i dziecko się denerwowało. No ale ten atrament zawsze musiał być tam w tych kałamarzach, nie? Podręczniki? No z podręcznikami nie było źle. Podręczniki na ogół były dostarczane, ale oczywiście podręczniki były płatne. Nie były darmowe. Poza tym, no liczyliśmy, kiedy tu byliśmy w tej szkole, to mieliśmy ogromną pomoc. Dawniej był taki obyczaj i bardzo ładny, że każda szkoła miała jakiś zakład opiekuńczy. Myśmy mieli tu zakład opiekuńczy nadleśnictwo Starej Jabłonki. To był wspaniały zakład, ile oni nam pomogli i w budowie szkoły, w transporcie, naprawy. Tu często miałem, bo była początkowo woda z pompy, tylko zamontowaliśmy pompę mechaniczną. I to ta pompa napędzana prądem elektrycznym i często nam się psuła. To ta ekipa z nadleśnictwa zawsze nam to robili za darmo. Poza tym nadleśnictwo dokarmiało, płaciło za kupno mleka, tu był sklep, bułki. To wszystko płaciło nadleśnictwo, wszelkie wycieczki, transport. Dowożyli nam uczniów aż z Parwolek. Parwolki to są to 9 kilometrów. Miałam o to zapytać, bo no, szkoła była w Kątnie we wsi, a dookoła też były takie siedliska, małe wsie, gdzie szkół nie było. Jak te dzieci się dostawały? No to było ciężko, tak. Tu aż z Rapat niektóre dzieci jeździły. To też jest 6 kilometrów prawie tutaj. Ale najgorzej to miały te dzieci z Parwolek. Tam była szkoła w czasach niemieckich. No ale potem już to było mało ludzi i się nie opłacało i nigdy za moich czasów nie była czynna. I tam nadleśnictwo dowoziło te dzieci na własny koszt. Nie musiało tego robić. Poza tym, no, komitet rodzicielski nam pomagał. Tu dostawaliśmy na przykład, to było tak zwane unroskie z Unry. Mąkę, oleje, tłuszcze. To komitet rodzicielski tu w piwnicy, była wybudowana kuchnia specjalnie.
specjalna i tam dwa razy w tygodniu te mamy z kątna przychodziły piec pączki, ciastka, żeby te dzieci miały oprócz mleka jakieś tam spożycie konkretniejsze. Także nadleśnictwo nam tu bardzo dużo pomagało. To samo tartak, który istniał, rozebrany został teraz chyba jakieś 10 lat temu. I ten tartak też, tutaj były prywatne jeszcze lasy. Niektórzy mieli, ci byli mieszkańcy Kątna, dawali drewno, kłody za darmo, a na przetarcie kierownik tartaku za darmo to zrobił, nadleśnictwo przywiozło. Najważniejszą sprawą to była chyba dla Kątna wybudowanie drogi tutaj, bo to była normalnie droga polna, gliniasta, paskudna. Tutaj dostać się do Kątna wiosną albo jesienią, kiedy były szarugi jesienne czy roztopy wiosenne, to tu była gliniasta ziemia i droga, i dostać się do Kątna to nie była łatwa rzecz. I tutaj nadleśnictwo, a szczególnie ówczesny nadleśniczy, w czynie społecznym wybudować tą drogę asfaltową. I od tego czasu, no Kątno, no może ci młodzi już nie pamiętają, a starzy już wymarli, ale starzy to bardzo, bardzo zawsze za to dziękowali. Ja miałem też tym swój udział, bo ja akurat tymi pracami troszkę kierowałem też, akurat zajmowałem się. Tak jak pan opowiada, że była pomoc w postaci dożywiania dzieci, tak, tak. To tak znaczy chyba, że nie było społeczeństwo bardzo zasobne w tamtym czasie. No nie, zasobne to nie było, tym bardziej, że były te obowiązki rolnicze, gdzie rolnik musiał odstawiać żywiec, zboże, ziemniaki i to za, prawie za bezcen. Także tutaj za wesoło się nie żyło. Powiem, że w tym czasie, jak kiedyś to wziąłem ołówek i liczyłem, to mieliśmy tutaj 30 koni w Kątnie, a jeden samochód tylko był. No, to była wielka frajda, jak ktoś tym samochodem, jak ja szedłem do stacji, żeby jechać do Ostródy po coś, to jak mnie zabrał, to się cieszyłem. Także tutaj ludzie żyli, ale i sobie nawzajem pomagali. Była ta współpraca, ludzie między sobą jakoś żyli przyjaźni, odwiedzali się. Tu były zabawy, tu były kuligi, no bardzo wiele, wiele atrakcji takich, które pomagały tym ludziom jakoś przyjemniej przeżyć ten okres. Nieraz bardzo trudny, nieraz bardzo trudny. A mówi pan, że byli zżyci i zaprzyjaźnieni bardziej ze tak, sobą. Tak, tak. To... A jak wyglądało to, bo, no bo część mieszkańców tutaj na przykład Kątna przyjechała tu po wojnie, ale była też pewnie duża część, która tu mieszkała od zawsze, od tak, przed wojny. Tak, tak, tak. Jak między nimi relacje się układały? Wie pani, że naprawdę nie miałam żadnych problemów z tą sprawą. Dzieci ich tu przychodziły do szkoły, przecież taka Pojkert, pamiętam, Krymhilda, nie żyje już zresztą. Ona tu chodziła, była matka była tu warmianką, a ojciec był niemieckim oficerem w czasie wojny, zginął we Francji. I ta dziewczynka, Krymhilda, pamiętam, też już nie żyje. A rodzona była, pamiętam dokładnie, 44 rocznik była. I ona tu była, potem tu kończyła szkołę, potem kończyła liceum pedagogiczne w Ostródzie i potem tu była nauczycielką. To była warmianka, ale niemieckiego nie znała i ona była już w polskim języku chowana i ten patriotyzm i ta umiłowanie Polski u niej było w pełni realizowane. A miał pan takich uczniów w szkole, którzy przychodzili i w zasadzie tak słabo po polsku mówili, czy już... Nie, już mało, takich było mało. Już ci wszyscy, jak ja przyszedłem w 56 roku, to już zacierała się ta różnica, nie? Poza tym tutaj w szkole mamy też i sporą ilość osób, które zajmowały stanowiska dość poważne w kraju. Znaczy w tym rejonie, nie w kraju, może w rejonie. Wychowaliśmy tutaj i mamy i profesorów, i po dzień dzisiejszy. Potem mamy, wychowaliśmy też 3 księży nawet, to mieliśmy też.
mamy wojskowych, mamy nauczycieli, mamy dyrektorów szkół. Mieliśmy, bo już teraz większość z nich już jest na emeryturze. Także szkoła miała się czym pochwalić. Mieliśmy też i sportowców niezłych, no ale nie takich, żeby zasunęli na arenie krajowej, nie? Takich nie mieliśmy. A tak w początkowych latach Pana pracy, czy uczyli się tutaj też dorośli? No mieliśmy, tak. Mieliśmy tak rzeczywiście to kilka razy. Nieraz bywało to, że kursy w zakresie szkoły podstawowej odbywały się na terenie nadleśnictwa w Starych Jabłonkach, ale najczęściej to było tu w szkole, w Kątnie. I to było kilka razy w tygodniu, na takie zajęcia musieli przychodzić. Znaczy nie musieli, ale powinni, żeby zdać egzamin, bo potem był egzamin. I tych ludzi, no to było ich wielkie poświęcenie, bo to byli starsi ludzie już na ogół, no nie starsi, w granicach 40-50 lat, no to właściwie już taki średni wiek. I oni tu przychodzili ciężko po pracy, wprost najczęściej, bo to byli przeważnie pracownicy lasów, to wprost z lasu, nie idąc na obiad, tylko brudni, zapracowani, zapoceni, tu przychodzili znowu na te lekcje, bo tutaj znowu musieli być obecni, no żeby zaliczyć coś, nie? Także tych kursów było dużo i to było, frekwencja była bardzo duża. Najczęściej to było w granicach 30 osób. To była chmarka dzieci, nie dzieci, a dorosłych osób, nie? Ojców rodziny, matek rodziny. Także ta rzecz tu działała bardzo. I to nie tylko tu, ale i jak już wspomniałem przed tym, takie kursy odbywały się w zasadzie wszędzie, w całej Polsce, a tutaj szczególnie, bo tu ten trend Niemczyzny nieraz jeszcze istniał. No i trzeba było trochę wyprostować niektóre rzeczy, nie? No, ale były też i takie nieraz przypadki, że ja na przykład nie zapomnę takiego przypadku, kiedy, ponieważ historię uczyłem i miałem akurat lekcję o Katyniu. Mnie uczono tak, jak wszystkich uczono i ja jako przyszły nauczyciel, mój nauczyciel historii w Toruniu nic nie mówił, że w Katyniu Rosjanie popełnili zbrodnię, tylko że Niemcy. I ja też tak tu powiedziałem. Kiedy potem następnego dnia, czy może kilka dni później, powtarzaliśmy zawsze przed nowym tematem starą lekcję i ocena dla uczniów, a przedtem im mówiłem, że to zrobili Niemcy, to ten jeden uczeń, on jest nauczycielem w Gdańsku, mówi, proszę pana, a mój dziadek to inaczej powiedział. No mnie zatkało to. Ja jakoś przerwałem ten temat, bo już wiedziałem, do czego zdąża, a dziadek mu powiedział prawdę. Jak wygląda, że to nie Niemcy, tylko Rosjanie zamordowali polskich oficerów. Ale nie zapomnę tego, bo to było takie dla mnie zderzenie. Mój dziadek powiedział, że to inaczej to było. No. No, trudna sytuacja dla historii. Tak, to była trudna sytuacja, tak. No a poza tym to przyjemnie tu się uczyło, bo dzieci na ogół chętnie uczyły się i potem i dla rodziców była satysfakcja i dla nas, dla nauczycieli, bo na ogół nasze dzieci przeważnie zdawały egzaminy do szkół średnich, czyli wyniki w nauce nie mogły być tu złe, skoro dzieci, bo to była najlepsza ocena, jeśli dziecko zdaje do szkoły średniej po szkole podstawowej, to znaczy, że w szkole podstawowej zrobiono to, co trzeba. Bo kiedyś trzeba dodać, że były do szkoły średniej egzaminy. Egzaminy, tak. Tak, w tej tak. chwili tego już nie ma. Tak. A proszę powiedzieć, czy wśród tych dorosłych, których uczyliście, zdarzały się osoby, które w ogóle nie umiały czytać i pisać? Tak, to były tacy. I to był największy problem, wie pani, bo widać było u niego tą ogromną chęć, że on chce koniecznie, żeby umieć się nawet podpisać. Nie umiał ani pisać, ani czytać. No i w końcu nawet do egzaminu nie przystąpił, bo ja mu mówię, proszę pana, nie da rady, żebym nie wiem jak przez palce patrzeć, to nie da rady, bo tam były i na piśmie trzeba było coś napisać,
On jedynie nazwisko i imię jeszcze jakoś wydukał, a tak to absolutnie nie. Poza tym no, to byli ludzie, którzy mieli przedwojenne wykształcenie takie, jak ja miałem pierwszą klasę i oni też prawdopodobnie mieli to samo, a może w ogóle nie. I jakoś tam to przeżyli i poznawali, większość zdawała. Także nie było to łatwe i podziwiałem tych ludzi. Podziwiałem, że tak właśnie ustawili sobie życie, żeby ukończyć, bo to i zależało im na tym i dlatego chociażby, że bo tam i pensje były wyższe od razu, że niby ma już podstawowe wykształcenie, to tam zarobił troszeczkę i na tym. No a poza tym no, pewna satysfakcja, że miał wykształcenie podstawowe. No. Czyli zdarzało się też tacy dorośli, którzy zaczynali swoją edukację od pierwszej klasy. Tak. Także to były czasy i dobre, i jak w każdym ustroju zresztą. Są chwile, gdzie jest co pochwalić, a są takie momenty, że tylko można skrytykować. Podobnie jak i dzisiaj też. A nam zależało głównie na tych terenach przede wszystkim. To był tam bardzo, bardzo ten patriotyzm polskości wszczepić dzieci. No tu i chodziliśmy przecież, tu mam kronikę tą harcerską, do tego miejsca pomordowanych Polaków w Zawadach Małych. No tam chodziliśmy kilka razy do roku. Zawsze chodziliśmy na Dzień Wyzwolenia. To był 22 stycznia. Na 1 maja oczywiście. Dzień Zmarłych. I jeszcze jakiś dzień. Chyba 4 razy do roku chodziliśmy. Tam harcerze, tu są, kronikę mam. I tu w kronice tu jest wszystko dokładnie opisane. Tu są synowie pułku, bo ta szkoła miała imię synów pułku. Z nimi współpraca była wspaniała. Tu był nawet komandor marynarki wojennej i wpis jest. Tu są wpisy synów pułku. Podpułkownik, kapitan, major, podporucznik. I tu są piękne treści. Niełatwo tu przeczytać, bo to one mieli ten charakter pisma taki, też pewno nie kończyli szkoły podstawowej przed wojną, a potem tak jak ja na prędce. Bo się uczyło kiedyś. O, tutaj, tak, tutaj ten komandor Czerwiński, tutaj on jako tak, on w mundurze jak tu przyjechał, to była atrakcja wielka. Poza tym tu gościliśmy też jednego z uciekinierów tego miejsca, pomordowanych w Zawadach Małych. On długo jeszcze żył, bo jemu się udało. Jak tu rozstrzeliwali Niemcy w Zawadach Małych, pani zna troszkę tą sprawę, chyba w tym cmentarzyku tutaj, gdzie zginęło ponad 100 osób rozstrzelanych tuż przed wyzwoleniem tych ziem. I to on padł i jakoś się wynurzył spod ciał innych, tak przynajmniej opowiadał tutaj. Ja nie pamiętam jego nazwiska, w kronice to jest zapisane, w tamtej kronice, którą zdałem. Wiem, że nazwisko miał Józef. To on tu był chyba w szkole dwukrotnie. To on straszne rzeczy opowiadał wtedy, jak to wyglądało. I my tam przy tym pomniku, to byliśmy no tutaj bardzo często. A opowie pan jeszcze, gdzie jesteśmy teraz? O tej części budynku, o tym budynku. O tym pan opowiedział, tak. Co tak, jak tutaj była taka pani autochtonka tutaj, nazywała się pani Czastrał. Ona już nie żyje też. To była babcia tej dziewczyny, tej Pojkert, tej, to była babcia jej, tak. I ona opowiadała, że tu, jak ona chodziła do szkoły, ona była tu rodzona, kątno nazywało się Tafelki. Właściwie Tafelbude po niemiecku, Tafelbude, a Polacy, jeszcze ja jak tu przyszedłem, o właśnie, w 56 roku, to miałem pieczątkę, szkoła podstawowa w Tafelkach, od Tafelbude. A tu, gdzie teraz siedzimy, było to, też mieszkanie. Mieszkanie, tu mieszkał i to był, nazwisko miał takie dość spolszczone, Klocek. Tak się nazywał ten były kierownik szkoły niemieckiej. Ta pani Czastrał, czyli babcia tej pani Krymhildy, to opowiadała, że on był strasznym hitlerowcem. Tutaj Polacy miał służących,
to tyranem był dla nich i Rosjanie go zastrzelili, ale to są niepełne dane. Pani Czastrał mówiła mi, że Rosjanie go zastrzelili tutaj, a inny autochton, tu mieszkaniec stąd, mówili, że wyprowadzili go na jezioro, bo to był styczeń, 22 czy 23 styczeń, i na jeziorze go zastrzelili. Ale ile w tym prawdy, to nie wiem. Pani Czastrał mówi, że na pewno zastrzelili go tu, w mieszkaniu, nie wiem, w którym pokoju, czy tym, ale tu go zastrzelili. I pochowany zresztą jest tu na tym, taki jest cmentarzyk. Tam nie ma żadnej tablicy w tej chwili, zniszczone zostało. Ale był taki jeden tutaj też warmiak, polskim nazwisku, ale mieszkaniec i rodzony w Kątnie, w Tafelkach. To on odgrażał się, był taki jeden, odgrażał się. No my tu wrócimy jeszcze, mój, my tu wrócimy. To nieraz tu przy sklepie tam groził Polakom. Także, a tak to nie było zatargów, naprawdę. To był ten jeden incydent taki. I ten człowiek już nie żyje zresztą. My tu wrócimy, no. A teraz w budynku dawnej szkoły, bo teraz już nie ma w Kątnie szkoły podstawowej. No co tam jest? Tam w Starych Jamonkach? Nie, tutaj gdzie była szkoła. Tu są wszystko mieszkania, klasy są sprzedane. Pan jak wspomina tutaj ten czas pracy, to tak sobie pomyślałam, że jak się jest tyle lat nauczycielem, to wszyscy w koło są byłymi uczniami. O, żeby pani wiedziała, nawet, bo ja jestem w tej chwili zupełnie sam. I jak pan myśli o tych wszystkich swoich uczniach, dumny pan z nich jest? Wie pani, jestem dumny z moich uczniów, naprawdę. Gdziekolwiek się nie pojawię, to nie chcę się chwalić, ale mam wielkie uszanowanie z ich strony wobec mojej osoby. Ja jak podjadę, a ciężko mi chodzić jest, do sklepu w Starych Jabłonkach samochodem, to ja mało kiedy jakikolwiek produkt kupuję, a ktoś jest w sklepie, to już mi niesie do samochodu. To miłe jest, bardzo miłe i nie mam takich uczniów, którzy by odwracali głowę, kiedy mnie widzą i nie chcieli ze mną kilka słów, czy przywitać się, uścisnąć dłoń i wspominać nawet tamte czasy. Mimo, że byłem ostrym nauczycielem, tak mi się wydaje, nawet może za ostrym, ale oni mówią, że to na dobre im wyszło. No nie wiem, czy mówią szczerze, czy nie mówią szczerze. W każdym bądź razie widzę to wielkie uszanowanie wobec mojej osoby. Przepraszam, że tak się chwalę, ale taka jest prawda. No i to wielka zapłata za moją pracę nauczycielską w tym czasie. Mimo, że zarobki były okrutnie małe, bardzo nędzne, że tak powiem. No ale wynik jest chyba taki, że mogę być dumny ze swoich uczniów. Nie spotkałem się, żeby ktoś miał do mnie urazy jakieś. Fajnie, myślę, że tak ładnie zakończymy tak rozmowę i podziękuję panu. Ja dziękuję też i bardzo mi miło państwa tu gościć. Po raz pierwszy takie coś spotkało mnie w ciągu tych ponad 60 lat, jak tu mieszkam.